Audyt oprogramowania polega na analizie stanu oprogramowania zainstalowanego w firmie, uporządkowaniu i uzupełnieniu brakujących licencji, wdrożeniu procedur usprawniających zarządzanie oprogramowaniem. Celem przeprowadzenia audytu oprogramowania jest wprowadzenie porządku w oprogramowaniu, tak aby osoba odpowiedzialna za oprogramowanie w firmie miała pewność, że każdy zainstalowany w firmie program jest używany zgodnie z licencją, że ilość programów odpowiada rzeczywistemu zapotrzebowaniu oraz że programy są optymalnie wykorzystywane przez użytkowników. Zastanówmy się nad przeprowadzeniem audytu oprogramowania, aby wykryć, czy mogło zostać zainstalowane nielegalne oprogramowanie. Przeprowadzenie audytu wiąże się z samymi korzyściami. Zacznijmy od korzyści finansowych. Najważniejszą zaletą jest redukcja kosztów związanych z użytkowaniem licencji. Sprawdzenie oprogramowania w przedsiębiorstwie pokaże nam, które programy użytkowane w firmie są potrzebne, a z których pracownicy korzystają rzadko lub w ogóle. Kolejne oszczędności można uzyskać dzięki zastosowaniu tzw. licencji zbiorczych, czyli licencji kupowanych na więcej niż jeden komputer. Ich wykorzystanie znacznie obniża koszty ponoszone przez firmę na jego zakup. Chodzi tutaj o określenie faktycznego zapotrzebowania firmy na dane oprogramowanie. Redukcja niepotrzebnego oprogramowania pozwoli zwiększyć efektywność infrastruktury informatycznej. Audyt może również wykazać braki w oprogramowaniu, które mogłyby poprawić efektywność procesów w firmie. Rozwój firmy powoduje, że pojawia się w niej coraz to nowe oprogramowanie. W efekcie nieraz dochodzi do niezgodności oprogramowania. Niezgodność powoduje, że konieczne jest dokonywanie dodatkowych konwersji, co przekłada się na niższą wydajność pracy. Zarządzanie licencjami pozwoli na zredukowanie tego problemu. Dzięki audytowi oprogramowania zwiększy się również bezpieczeństwo. Wiedza o tym, jakie licencje są wykupione, pozwoli podjąć niezbędne działania, które zwiększą ochronę tego oprogramowania i poufnych danych firmowych. Jak widać, audyt informatyczny może przynieść firmie wiele korzyści. Podnosi wydajność, bezpieczeństwo i obniża koszty. Podsumowując, najważniejszymi korzyściami z przeprowadzenia audytu oprogramowania są korzyści finansowe wynikające ze świadomego wykorzystania posiadanego oprogramowania i korzystania z optymalnych opcji zakupowych. Optymalizacja planów inwestycyjnych związanych z oprogramowaniem, kupowanie wyłącznie tego, co jest naprawdę potrzebne oraz aktualizowanie tylko tych licencji, które naprawdę są używane, daje wymierne korzyści finansowe dla całej firmy. Redukcja kosztów pomocy technicznej wynikająca ze standaryzacji oraz usunięcia zbędnych i przestarzałych składników infrastruktury. Maksymalne i optymalne wykorzystanie posiadanego oprogramowania. Uniknięcie problemów prawnych oraz konsekwencji finansowych dzięki eliminacji naruszeń praw autorskich na terenie firmy. Eliminacja piractwa komputerowego. Audyt oprogramowania jest doskonałą okazją do przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu komputerowego.